Trójce Marek Kosikiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 35 lat, ale właściwie od czego liczysz 35 lat swojej kariery artystycznej, że tak ładnie się wyrażę? Tak pomyśleliśmy, żeby liczyć ten okres od pierwszej płyty, czyli od Kochać Inaczej. Oczywiście wcześniej była jakaś działalność artystyczna, ale to był taki moment, kiedy weszliśmy na rynek, kiedy dorośliśmy z zespołu motorskiego do takiego, który już mógł grać koncerty i mogliśmy traktować naszą pracę jako zawód. To wcześniej było Mono, nie Demono, a jeszcze wcześniej twoje zabawy choćby w projektowanie, no bo podział zamknięty. Tak. No, ja zacząłem tak traktować muzykę trochę poważniej już po studiach po SP, ale wcześniej muzykowałem. Miałem okazję poznać też gwiazdy naszej muzyki. Tak właśnie powstał też znak dla oddziału zamkniętego. Przyjaźniłem się z Jarkiem Szlagowskim, a on razem z chłopakami założył właśnie oddział zamknięty. I później już po studiach ta chęć grania, tego, żeby po prostu muzykować na początku, była na tyle silna, że założyliśmy na początku taki, graliśmy w trio z Kubiaczykiem, Piotrkiem i Darkiem Krupiczem. A potem, kiedy okazało się, że te piosenki, które układam, no, gdzieś tam spodobały się i miały jakiś swój rok. Najpierw przez Perkoza dołączył do nas Andrzej Krzywy i potem jeszcze już przez kolegę na Łowickiej, był na Łowickiej, mieliśmy salę prób, Robert Chojnacki. I tak w tym składzie przez kilkanaście lat urzędowaliśmy i nagraliśmy kilka płyt, trochę przebojów, także... No trochę wielkich działo. Przebojów, trochę delikatnie mówiąc. Coś się działo. Prawda jest taka, że w tym Demono śpiewałeś właściwie może nie na równi z Andrzejem, a też byłeś na scenie osobą śpiewającą. Raczej jednak postawiliśmy na Andrzeja i Andrzeja wybraliśmy na wokalistę, on się zresztą w tym dobrze sprawdzał, ponieważ to był taki rzeczywiście zlepek różnych charakterów i różnych osobowości, zespół miał swój taki urok i może nie wyglądał jak jakiś taki monolit, że wszyscy jesteśmy, mamy podobne zainteresowania, podobnie wyglądamy, ale z tego się zrobiła taka kolorowa układanka. Dosyć fajna i ja co jakiś czas tam zaśpiewam jedną piosenkę z Anitą Lipnicką w duecie, potem raczej w projektach solowych, ale jeszcze to cały czas to moje śpiewanie było nie poparte jakąś pracą, jakimiś ćwiczeniami, tylko takie było bardzo naturalne, więc ja się troszeczkę tak też miałem taki mały kompleks. Ale okazało się, że to jest kwestia tylko pracy, że po prostu, żeby pracować głosem, trzeba po prostu tak jak pracować. W każdej niedzieli dziedzinie trzeba pracować, bo to, że ktoś jest muzykalny albo ma jakieś predyspozycje, to jest jedno, ale to, no wszystko musi być poparte pracą i ja obserwując nawet takie osoby, które wydawało mi się, że się urodziły ze wspaniałymi warunkami wokalnymi, no to te osoby bardzo ciężko pracują, żeby śpiewać dobrze, żeby śpiewać ciekawie. No, ale ten mikrofon na koncertach Demono też miałeś? Miałem, tak. No, śpiewaliśmy chórki, śpiewaliśmy jakieś tam długie głosy, ale cały czas, mówię, to było na tej zasadzie, że się nie wychylałem. Specjalnie nie wychodziłem przed szereg. A pierwszy raz zaśpiewałem na płycie Tajemnice, z którą nagrywaliśmy z Michałem Przytułą i z Leszkiem Wielkim na basie, z fajnym składem, taka płyta bardziej gitarowa, trochę mniej właśnie, bardziej żywa, tutaj już nie było takie dużo powiedzmy programowania komputerowego, a było to granie takie bardziej live i w sumie jestem zadowolony z tej płyty i do tej pory tam dwie piosenki z niej gramy na koncertach. Mówiliśmy na początku 35-lecie. Przy 25-leciu była płyta Marek Kościkiewicz 25. No i tam było mnóstwo różnych gości. Jakie plany z tą 35 masz związane? Tak, płyta 25 to była okazja do tego, żeby zaprosić te osoby, z którymi się spotkałem, między innymi w firmie Zigzag, które dla nas nagrywały z przyjaciółmi, z kolegami. Wszyscy odpowiedzieli naprawdę na to zaproszenie bardzo chętnie. Staszek Sojka, Piasek, Kuba Sienkiewicz, kilku młodych. Rafał Brzozowski. Rafał Brzozowski, tak. Także to było Artur Gadowski,
Także bardzo się cieszyłem, że mogę nagrać. Też uważam, że piosenki mają, mają wiele żyć. To, co widzimy teraz w wypadku niektórych artystów, których już z nami nie ma, odtwarzanie ich czy przetwarzanie ich, tych nie zawsze nowa wersja, nie zawsze, czasami jest moim zdaniem zbyt, te wersje są zbyt eksperymentalne, czasami może bym miał jakiś sprzeciw, ale to, że utwory żyją dalej, że mają swoje drugie życie, że można je usłyszeć w interpretacji innej osoby, to jest bardzo fajne, bo też to jest ciekawe i interesujące. To nie jest jakieś, moim zdaniem, odtwarzanie, tylko to jest jakby pokazanie piosenki na nowo i uważam, że to jest w ogóle nowa kompozycja, to jest nowy utwór śpiewany czy zaaranżowany na nowo. Ale w tym roku postanowiłem, że przypomnę trochę rzeczy starszych już w swoim wykonaniu z zespołem i będą to bardzo nie bardzo zmienione wersje. One trochę więcej elektroniki, trochę więcej nowoczesności, bo też nie chciałbym ich grać w starym, zupełnie w starym klimacie, ale z drugiej strony też nie na tyle, żeby one były, nie wiem, żeby tam się nagle pojawił jazz albo jakieś inne, powiedzmy, formy i czy zmiany melodii, więc one będą takie atrakcyjne i smaczne, moim zdaniem. Taką zapowiedzią tego jest wersja Statków na niebie, która, no, z tego co widzę, tak słyszę, została bardzo dobrze odebrana. Jest jeszcze w niej więcej melancholii, więcej takiego romantycznego klimatu, o który mi chodziło. I w takim klimacie właśnie spokojniejszym też ten głos musi fajnie mieścić. Więc jestem zadowolony i myślę, że dla wielu osób może to być niespodzianka. A mam nadzieję też, że oprócz tych osób, które z powodów sentymentalnych pojawią się na koncertach, będzie też jakaś grupa osób, które usłyszą to po raz pierwszy. No nie da się ukryć, że tak jak powiedziałeś, piosenki po latach nagrane mają zupełnie inny obraz. No i te statki na niebie też brzmią zupełnie inaczej niż to, co robiłeś z demo. No nie ukrywam, że mnie zaskoczyły i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, bo ja się bałem troszkę powtarzania tych rzeczy, które już były. Tym bardziej, że akurat na to siłą rzeczy ty miałeś prawo do powtarzania tego. Tak. Ale nie zrobiłeś żadnej kopii. Zrobiłeś to zupełnie inaczej na ten czas dokładnie, bo ten utwór brzmi bardzo współcześnie. Tak, no ja cały czas jestem też na bieżąco, jeśli chodzi w ogóle o projekty nowe, o projekty, które tworzone są przez młodych ludzi i naprawdę z wielkim podziwem i satysfakcją patrzę na to, jak wyglądają dzisiejsze produkcje muzyczne. Bardzo często już ich poziom nie ustępuje temu, co się robi na świecie. Są dobrze zaśpiewane, dobrze zaaranżowane. I też w wypadku niektórych takich większych wydarzeń zauważyłem, że chociażby w wypadku Męskiego Grania tam jest też część programu opartego na coverach. I one są zrobione z dużą chyba przyjemnością, bo widzę, że będąc nawet na jednym z koncertów, zauważyłem, że publiczność świetnie reaguje na te rzeczy, bo je zna, a jednocześnie one zaaranżowane na nowo brzmią bardzo świeżo i autentycznie, przez co uważam, że to ma sens. No ja na przykład w ogóle jestem niesamowicie tak mile zaskoczony i nawet nie wiem, traktuję to może jako dowcip, ale może niekoniecznie, kiedy usłyszałem Foo Fighters, który gra covery m.in. Bee Gees czy Queenów, no po prostu i to gra na poważnie. To nie jest to, że to jest jakiś tam, oni śpiewają falsetami, normalnie tak jak Bee Gees i to jest fajne. Z drugiej strony ostatni przebój Harry Stylesa Arcade Fire nagrał She Was, więc też jest super wersja, więc to widać, że ta międzypokoleniowa konwersacja, ta wymiana tutaj tych piosenek pomiędzy pokoleniami jest fajna. Stąd wydaje mi się, że jeżeli piosenka jest można jej dać drugie życie albo jest na tyle interesująca, żeby do niej wracać. Są całe cykle teraz, czy koncerty z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, Manamu, prawda, Republiki, no to róbmy to, czemu nie? Jeżeli jest zainteresowanie, to dawajmy sobie chwilę przyjemności, a być może z tego, co nawet wiem, to bo miałem na ten temat taką długą rozmowę, na temat pewnej tendencji takiej, która w muzyce teraz, czy w biznesie muzycznym ma miejsce, czyli wykupywania starych katalogów,
Mam nadzieję, że nie po to, żeby to obstawić awatarami i podobnie jak wypadku Abby, że będą po prostu stworzeni artyści i za chwilę będzie awatar Bruce'a Springsteena czy Pink Floyd, który będzie grał, bo to myślę, że to nie jest to samo. Ale widocznie te katalogi są warte bardzo dużo i stawia się na te sprawdzone przeboje, które zostały wcześniej wylansowane. Mam nadzieję, że to nie jest tylko taka droga na skróty i nie idziemy na łatwiznę, że po prostu słuchamy już tylko tego, co znamy, bo jestem za tym, żeby powstawały nowe rzeczy i żeby powstawały też nowe projekty. Chociaż słuchając takim, mając oprócz hip-hopu, na którym szczerze mówiąc nie znam się dobrze, to jeśli mówimy o muzyce rozrywkowej, pop czy rock, to często to są odniesienia do tego, co już było i powtórki klimatów jest. Słysząc niektóre utwory, mówię, o tutaj gdzieś słyszę tu Paul McCartney, a tutaj, tu jest taka podobna zagrywka jak w Pink Floyd, brzmienie gitary podobne. Także to gdzieś te inspiracje gdzieś wśród ludzi młodych też mają miejsce. Wspomniałeś o Harrym Stylesie, ja swoją drogą swego czasu słyszałem jeden z jego utworów zagrany przez muzyków klasycznych. Także to było duże zaskoczenie, bo tak słucham, myślę, znam to, co to jest. Tak. Okazuje się, że te smyki grały zupełnie utwór znany, a nie kojarzyłem go w pierwszym momencie. Ale ja mi się podoba takie ambitne podejście nawet do repertuaru takiego, bo widziałem go też chyba, on grał na Coachelli albo jeszcze z jakiejś innej okazji, gdzie grał go bardzo rockowy przelot. Fragment oczywiście, bo nie cały program. Czy chociażby Miley Cyrus, którą też widziałem w takim bardzo bluesowo, mocnym, rockowym wydaniu i też z tym jej głosem to znakomicie brzmiało. Także widać, no może też to już, ja mówię, że to są ludzie młodzi dla mnie, no może oni dla nastolatków już też nie są jakby ich pokoleniem, bo ten czas tak leci, że to już teraz ciężko powiedzieć, znaleźć i powiedzieć, które pokolenie czego słucha, bo... Szczególnie z naszej perspektywy, jak już mamy troszkę więcej lat. Tak, ale tym bardziej, że dzięki streamingom, czy w związku ze streamingami ludzie skaczą z tematu na temat. Już to nie jest tak, że w pewnym sensie programy nakierowują też na pewną stylistykę, ale wiem, że słucha się The Doors, a potem słucha się jakiegoś hip-hopowego kawałka, potem jest jakiś fragment, nie wiem, jakiegoś folku, potem tutaj jest jakiś rock'n, że to jest wszystko pomieszane, że to jest takie wybieranie różnych klimatów i łączenie różnych klimatów, co potem moim zdaniem dzięki temu też być może repertuar, czy to co tworzą potem artyści, też może być różnorodny. Ja uwielbiałem płyty, dlatego lubiłem płyty na przykład Paula McCartneya, czy tego typu wykonawców, czy Eltona Johna, że tam właściwie była taka, one były niesamowicie kolorowe, tam były różne style. Tu był country, tu był jakiś rockowy kawałek, tu rockabilly, potem jakaś piękna balada na fortepianie, to się wszystko cały czas gdzieś mieszało, a tu jakieś elementy wschodnie, tutaj jakieś hinduskie tutaj klimaty. I to wszystko razem połączone dawało to, że ta płyta była ciekawa, że jej się słuchało, że słychać było, że to nie jest jedna piosenka w 12 różnych wersjach. To prawda, ale wróćmy do 35 lat i tejże płyty. Kiedy cały album? I jeszcze jakie inne niespodzianki, bo wiem, że pracowałeś też troszkę z muzykami zespołu Plastik. Paweł Radziszewski miksuje mi ten materiał. Agnieszka mi pomaga tutaj w sprawach chórki, jakby sprawy wokalne. I oczywiście, jeżeli tam są jakieś fajne pomysły jeszcze na dodanie czegoś, natomiast przygotowuję te utwory według jakby swojego przepisu. Łączę trochę, to jest troszeczkę elektroniki. Te utwory są bardzo takie nastrojowe. Ja nie wiem, czy to jest chill out, ale to one są takie dosyć klimatyczne. Jest więcej przestrzeni, perkusje są delikatniejsze, czyli to jest taki trochę może na miarę mojego wieku, ale też ja sobie pomyślałem, albo idziemy w już takiego ostre granie, albo sobie idziemy w trochę takie bardziej łagodne, ale to przez to, że łagodne, to tam jest rytm, tam jest. Ja zawsze jednak lubiłem, żeby to miało jakiś taki groove'owy charakter. Stąd jakieś arpeggiatory, syntezatory. Tak się robi teraz utwory. One są połączeniem właściwie wszystkich możliwości. Mamy programy komputerowe, które nam pozwalają na zastosowanie różnych efektów i różnych smaczków. Ja je po prostu wykorzystuję, także to są połączenie może na kosztem trochę gitar, ale gitary są bardziej takie też przestrzenne aksamitne, natomiast gdzieś tam syntezatory, perkusje, te rzeczy stanowią takie tło, więc będzie kilka piosenek z repertuaru Demono.
I tak jak podobnie jak w wypadku kochać statków na niebie, spotkanie po latach, mam Kamieniak, Summit w nowych wersjach i 4-5 zupełnie nowych utworów, ale też takich bardzo nastrojowych, klimatycznych. Czyli kiedy płyta? Jesienią. Płyta jesienią. To już niedługo. Już niedługo. Chciałbym, no wrzesień, październik, to się łączy też z trasą koncertową, którą teraz organizujemy. To będą takie kameralne miejsca w różnych miastach Polski. Niedługo prawdopodobnie podam listę, gdzie to się będzie odbywało. I jeszcze jest szansa, że też w okresie ukażą się wspomnienia z tego okresu, kiedy zakładaliśmy Zigzaka, Machinę i z takiego jakby wspomnień, ale nie takich stricte biograficznych, tylko opowieści o muzyce w latach 80. 90. Ścieżkę audio mamy w Trójce, jakbyś chciał, tak, żeby się udostępnić. Będziesz też jednym z bohaterów tej książki, bo pamiętam, że razem Krajową Scenę. To nie Krajowa Scena. Nie Krajową Scenę, Krajowa to było. To były koncerty Luzu. Koncerty Luzu, ale ty nie pracowałeś tutaj z Krzysztofem Majewskim, nic nie robiłeś? Ktoś to robił. Ktoś i to robił. Okay. A, to nie. Ale gdzieś ciebie tam znalazłem w jakichś wspomnieniach, nie? Mieliśmy akcję potem w Wojna z Samoschodami. Luz pamiętam. Jeździliśmy na koncertami. Luz pamiętam. No trudno, żebyś nie pamiętał. Ale też z Kaśką... Kasler? Też nie robiłeś czegoś? No, jakieś Opola robiliśmy. Coś było, nie wiem, bo na pewno to nie było. To nie była Krajowa Scena. W każdym razie ciebie mam, także. Ale teraz muszę sobie to wszystko, żeby nie zrobić jakiegoś fopa tutaj. Marku, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czekamy na płytę. No dziękuję i mam nadzieję, że w Trójce pojawisz się już z gotowym krążkiem. Bardzo bym chciał. Dzięki. Dziękuję bardzo.